zwrócili uwagę na najważniejsze rzeczy, że trzeba walczyć o to, co w życiu chce się osiągnąć i będziemy czerpać z nich przykład, ponieważ spotkanie było bardzo przyjemne dla wszystkich. Bardzo dużo nam opowiedzieli o sobie, bardzo ciekawe osobowości. Chyba takim największym zaskoczeniem był dla nas Leandro, Brazylijczyk. Dla nas jest niesamowite, że przyjechał realizować swoje marzenia właśnie w Polsce. Że wszyscy byli wyjątkowi, zarówno piłkarze, jak i trenerzy i naprawdę właśnie czy dla chłopców, czy dla dziewczyn to jest taki przykład do naśladowania, jeżeli chcą podążać swoją sportową karierą. Мені дуже подобається, завжди, коли є такі спотикання з клубу школи, або з дітьми, або гімназію. Мені дуже любить приїхати, мені чимно поправити мою мову. І такі речі мусимо зробити завжди на Гурнику Етчина. Для чого ж мені зараз є спілкажі, дуже дуже люди бачать на нас, як ми виглядали на боїську, але і не як ми виглядали на житті. І коли ми приїхали тут до школи, ми могли порозмови з ним, спотикали і повідомляли, як ми виглядали житті, що ми їли, що ми зробили вдома і так далі. Я, мій день то був дуже мило, так спотикання, як ти ще. Super, naprawdę. Było rewelacyjnie. Bardzo dużo osób, pozytywnie. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Naprawdę takie spotkania są mega potrzebne. Widać, że ci ludzie bardzo się o nas troszczą, też chcą być z nami. To jest to mega dobry pomysł, żeby do tych młodych ludzi wychodzić i zapraszać ich na nasze mecze i zapraszać ich również do tego, żeby kibicowali Górnikowi Łęczna.